Elo, czy dwa z Roboreczek z tej strony, a wyglądacie kolejny odcinek na moim kanale z gry Uncharted 2 pośród złodziei. No w poprzednim odcinku skończyliśmy tutaj, w tym oto miejscu i po prostu totalnie nie wiedziałem, co trzeba zrobić dalej. I dalej tak jest. Dalej nie wiem, co zrobić dalej. No ale co, posiedzimy tutaj trochę i coś pomyślimy, tak? No to co? Pewnie ma się wspiąć, pewnie na górę czy coś, czy nie? Nie. Przejdźmy się trochę tutaj po tej sali, zobaczmy. Tutaj nie dochodzi światło na przykład, a powinno. Musimy przekierować światło do najprawdopodobniej tamtego oka. Wiecie co? Ja spróbowałem się wspiąć na to. Bo. Jasne. Jeszcze jedno ostrze. Wcześniej wspiąłem się po tym drugim, tak? To teraz po tym. Czego się tu złapać? O, nie za bardzo jest się tutaj czego złapać, żeby pójść w górę. O, filunia. Chodźmy z tej strony. I w górę. Tak, to się po tworzyły nowe ścieżki ogólnie. No, dobra, więc spakujemy się na górę, zobaczymy, być może otworzy się kolejna ścieżka. No miejmy taką nadzieję bynajmniej. No tu jest ścieżka, którą możemy niby pójść. Ale się Ale zesrałem, teraz co jak to mam było? otworzyć oko? Ej, co ja teraz robić? Ale wiecie co, no bo to się nie zepsuło teraz wszystko? Tak, na dobrą sprawę? Co ja robię? Wejdź tutaj. Powinien tu doskoczyć. Doskoczyłem, haha. No i co? Otworzyłem to jedno oko. I co teraz? O Jezu. Prawie spadłem. To teraz idziemy pokręcić tym. Musimy tylko ustawić drugi reflektor. Już idę. Pozwólcie, że wezmę łyka kawy. Dobra, o to chodzi. Okej, teraz moja kolej. W ustawianiu reflektorów. Udało się. Udało się ustawić ten reflektor, ale pozostaje jeszcze jeden, tak? Bo mamy to, to. To się jeszcze nie świeci. Dobra, w takim razie musimy zejść, ale którędy teraz się zejść? No dobra, ja teraz nie wiem jak tu zejść. Hehe. Ale spójrzcie na to, że. Spójrzcie na to, nie? Że tam jedno to ostrze się nie poszło, więc to i tak cud, że to się otworzyło, nie? Czyli sekret Szambali kryje się w jego gardle? A co? A co? Chyba tak. Fajnie, nie?
Robimy jumpa. Puśćcie po prostu tego i tyle. Wow, ciekawe miejsce. Niesamowite. Góry. Chloe, wiem, gdzie to jest. Tak, jest tutaj. Widzisz kształt tego szczytu? O, tam? Aha. Tutaj jest. Co oznacza? Aha. Daj swoje plecy. Co oznacza? Wejście do Szambali musi być tutaj. Więc udało nam się. Udało nam się. Tak. Udało się. O cholera. A było tak miło. Było. Jest tylko jedno wyjście. Gotowy? Idziemy. Let's go. No bardzo niedobrze. Prosto na Jeffa i Ellen. Musimy wrócić do wejścia. Trochę bardziej martwi. Trzeba zdjąć snajpera. Mam amunicję, gości w pistolecie. A już nie mogę podnieść broń po którymś z was. Nie ma problemu. Gdzie ta broń po nim poleciała? No ale nieważne. Wynośmy się stąd. Tam są. Tego szukałem. Unik się robiło chyba czymś innym w takim razie. W takim razie. Dobra, teraz mamy się... szansę. Uciekajmy, no stąd. Musimy się pośpieszyć. Dobra, może być ten shotgun. Dobra, na górę fala.
No. Dobra, możecie mi dać kałacha, bo w tym się coraz mniej amunicji, a tutaj jeszcze była amunicja do kałacha. Tu, dobra. Jest o wiele więcej. Dobra, jest git. Trochę czuję się, jakbym w CS-a grał. Aj, go trzeba granatem, bo nie ma co się w niego wpierdzielać w tą tarczę. Gdzie ta amunicja leci? Hedzik. Dobra. Dobra, wszyscy złożeni. Sorry za takie skupienie, ale no. I co są tu? Tam jest! Mam cię! Spadać! Co to była za broń w ogóle, XZ? To jest to miejsce, gdzie się kąpali? Tak. Nate, uciekaj od niego! Co? Aj. Zobacz, jak ja go walę na pysk. O cholera! Gdzie oni są? Wiedziałam, że tak będzie. Użyć ich! Tam są! Nie wstawaj! Jeff i Elena mają kłopoty, a to ci dopiero. Nieźle, co nie? Nie podnoś głowy! No jak mam nie podnosić głowy? Muszę ich jakoś zabić. Nie ma amunicji! Ej, ale naprawdę nie mam amunicji. Turlaj się! Co jest? To jesteś ze mną? Dobra, on leży. Teraz ten mi pozostał. Dobra, jest. I po dragunowach. Ale to była dobra akcja, musicie przyznać. Masz mnie. Dobra. Lepiej się nie zatrzymujmy. Trafili go. Nic mi nie jest. Obejrzę cię.
Nic mi nie jest. Dobra, nic ci nie będzie. Okej, okay. Dasz radę wstać? Chyba tak. Dobra, chodź, pomagać. Nie, zostaw ją. I tak jest zniszczona. Dobra! Ale teraz ma kamermena. Nic mu nie jest, prawda, wodzu? Dobra, otwórzmy drzwi. Nie uda mu się, musimy go zostawić. Co? Nie! Otwórz te drzwi, Chloe! Wszyscy zginiemy! No w czymś tam ją rozumiem. No już! Idź, Nate! Będę cię osłaniać! To osłaniaj! To jest twoja osłona? Jak tak ma wyglądać twoja osłona, to ja dziękuję. O Boże! Mamy go! Fajna osłona. Dzięks. Dobra, oni wychodzą pewnie z tamtej strony. No już! Idź, Nate! Będę cię osłaniać! A, my tędy mieliśmy iść. Dobra, to nie, to sorry. Elena, barykaduj drzwi! Mam! Ej, ale fajnie, że jest taka różnorodność, że robimy coś innego niż... Chodź! Nie damy rady. Ruszaj! Łoch! To masz, super stylu. Chyba mi się udało. O, uważaj! Ale klikam szybko, co jest? Ma ktoś gdzieś pistolet, żeby mógł podnieść amunicję? Dzięki. Bo amunicję też mam mało już w pistolerro. No już, Jeff, dasz radę! Nic nie będzie, wyjdziesz tam. Trzymaj się! O, cholera! No już, tędy! Otwórz bramę! Zdecydowanie przezajebiście. Uwaga! Elena! Ej! Kurde! Nic mi nie jest! Tędy. Chloe, uciekaj! Hej, tutaj! Idziesz ją! Co jaja robić? No, ja na lowie jestem, halo. Ja lowa mam. No już, dawaj! Co ty się odwala? Dobra, podoba mi się to. Ja się staram, jakbyśmy się 100 lat znali, co? Biskitu, racja. Bez stresu damy radę. Ale on. O nie, nie ma mowy. Nie mamy wyboru. Dawaj, Jeff. Dobra. Próbowaliście, ale to już koniec. On dalej z nami nie pójdzie. Nie zostawimy go tu na śmierć. On już i tak nie żyje i my też, jak się stąd szybko nie ruszymy. To idź. Tak, nikt cię nie trzyma. Chloe. Próbowałam uratować ci skórę, durniu. Chloe? A co to ma być? Przepraszam. Rzućcie broń. Poważnie. No i chuj. Zabrać ją stąd. Jest ranna. Zabierzcie ją do pociągu. Nie do wiary. Nie mogłeś sobie darować, co? No to jesteśmy kwita. Raczej nie. Ten Herlak to Drake. Przytargałeś go tu aż ze świątyni? Szkoda.
Teraz gadaj. Kurwy syn niebany. Boże, przepraszam. To właśnie, czego szukasz. Okej? Wiem, gdzie jest kamień, ale nie uda ci się go znaleźć beze mnie. Wypuść ją. To zaprowadzę cię prosto do celu. A, mój cień. To ty jesteś dziennikarką, co kąsa mi łydki. Módl się, żeby to nie był blef. Przeszukać. Spokojnie. Genialny, stary. Proszę. Nie ma pan nic do zaoferowania, panie Drake. Wracać do obozu, przygotować się do wymarszu. Ty, za mną. Ty. Zajmij się nimi. Nie ma sprawy. Jak możesz pracować dla tego potwora? Lepiej z nim niż przeciw, skarbie. Więc to koniec, tak? Załatwisz nas zimną krwią? Na to wygląda. Wstawaj! Powiedziałem wstaw! Uciekaj! Zatrzymaj! A to tamten strzela się zaczął? Się odjebaliło. W porządku? Crash Bandicoot. Jej. Możesz w mordę. Nie zatrzymuj się! Jasna cholera! A, gdzie mam iść? Tu, dobra. Nie zauważyłem tego. Dobra! Ja tu głupi jestem, Boże. Przecież ja to powinienem skoczyć. Co ty się odwala? Nie mogę przerwać odcinka w takim momencie, ale... Tędy! Dobra! Szybko! Tędy! Co ty robisz? Chodź! Mam cię! Ale go zdradziła tamta szuja znowu. Teraz już by mnie nie zaufał, nie mam opcji nawet na to. Nic ci nie jest? Tak, mam się super. A ty? Do wesela się zagoi. Dobra. O Boże. Chyba ich zgubiliśmy. Nie powinienem był cię wciągać w tę awanturę. Nie zrobiłeś tego. Sama tu przyszłam. Nie. Mam na myśli, no wiesz, całą resztę. Wiedzieliśmy, jaka jest stawka. Dobra, to co robimy? Pójdę po nią. No oczywiście, normalka. Ruszaj, rycerzu. Czekaj, Flynn mówił coś o pociągu. Co oznacza, że mogli ją zabrać na stację kolejową tutaj. To powinno być w tę stronę. Za tamtą wieżą ciśnień. Nate, ona trzymała nas na muszce. Wiem. Miała zamiar pociągnąć za spust. Oni ją po prostu uprzedzili. To skomplikowane. Nie wątpię. Flynn wiedział, że była ze mną. Wiesz, co się stanie, jeżeli Lazarewicz dowie się, że ich wykiwała? Tak. Widziałam jego rękodzieła. Więc rozumiesz, że nie mam wielkiego wyboru. Honor wśród złodziei? Coś w tym stylu. No. Bez honor byłoby wśród złodziei. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Nie mam zielonego pojęcia. Dobrze wiedzieć, że pewne rzeczy się nie zmieniają. Dobra, ruszajmy. Co? O nie, nie, nie. Nie pójdziesz ze mną. Nate.
Zamknij się. Dobrze? Musimy złapać pociąg. Tak, jak zwykle się wpierdziela. Tak. To w następnym odcinku, bo ty byś chciała wszystko od razu w gorącej wodzie kąpana. Dzięki za oglądanie, jeśli odcinek wam się spodobał, możecie zostawić łapencję w górę i subika na kanale, nie zmuszam. Jeśli chcecie, to zróbcie, jeśli nie, to nie. I co, ja miałem tylko tyle do powiedzenia, dzięki za oglądanie, na razie.